Partnerem podcastu jest Adidas, który pomaga sportowcom mierzyć się z presją. You got this. Marka Adidas wspólnie ze sportowcami i naukowcami z dziedziny neurobiologii zbadała wpływ presji na wyniki w sporcie oraz ogólne czerpanie przyjemności z aktywności fizycznej. Wyniki pokazały, że zarówno sportowcy amatorzy, jak i zawodowcy doświadczają bardzo zbliżonych w intensywności poziomów napięć w kluczowych momentach sportowych. To, co ich różni, to umiejętność radzenia sobie z presją w trudnych chwilach. W badaniu profesjonalni zawodnicy potrafili opanować stres aż o 40% lepiej niż amatorzy. Zawodowcy wypracowali skuteczne sposoby na radzenie sobie z presją. Choć konkluzje różniły się w zależności od dyscypliny i konkretnego sportowca, wspólnym mianownikiem wyników było skupienie w tu i teraz, znajomość swoich statystyk i możliwość oraz umiejętność puszczenia porażki w niepamięć. W rozmowie z Justyną Świetlicką porozmawiamy o wpływie presji na naszą relację ze sportem, sposobach na zmniejszenie oczekiwań wobec siebie i czerpaniu radości z ćwiczeń. Słuchacie serii Na Dwa Głosy, czyli rozmów o życiu w podcaście Karoliny Sobańskiej. Oddaję tutaj stery nad rozmową i siadam do dialogu z różnymi rozmówcami o relacjach, marzeniach, przyjemności czy wartościach. Podcast jest dostępny na wszystkich platformach streamingowych, a na YouTubie i Spotify dostaniecie go w wersji wideo. Tak działa ten program, że nigdy nie wiesz. Zaskakujesz gości. Tak, nigdy nie wiesz, co pójdzie na antenie i trzeba po prostu uważać, z jakimi historiami dzielisz się od samego początku, kiedy jest nagrywanie. Czy jesteś z tym okej? Okay? Jestem gotowa. Ale tak sobie myślę, że w sumie biorąc pod uwagę twoją twórczość w internecie, to nie masz jakoś dużo do ukrycia. Oj, znalazłoby się trochę historii. I zostaną one niedługo ujawnione. To zrobiłam bardzo dobry teaser na start. Tak, część historii zostanie ujawniona, ale zostawiam sobie taki malutki skrawek życia prywatnego dla siebie tylko i dla przyjaciół. Bardzo mnie korci, żeby pociągnąć ten wątek, ale głęboko wierzę, że to będzie po prostu część druga naszej rozmowy, ale śmiałam się do ciebie przed chwilą, że 2 godziny na ustawianie kadru to jest zdecydowanie wystarczająco i to też świetnie mi pasuje do rozłożenia mojej osobowości na czynniki pierwsze w tej części drugiej, którą już pięknie zapowiadamy, bo też przeróżne różnice tak, w naszym funkcjonowaniu, ale też jak ja dzięki temu, że jestem obok ciebie, to jestem w stanie zobaczyć siebie w twoim odbiciu, w tym lusterku i myślę sobie, wow, ja naprawdę zmieniłam dzisiejszy kadr jakieś 15 razy, myślę, ale dziękuję, że jesteś cierpliwa i że upłynął ten czas, wypiłyśmy kawę i jesteśmy gotowe. Zrobiłam kawę i jest okej, ja wypiłam kawę, a ty wypiłaś swoją kawę? Moja kawa tutaj na mnie czeka, zobaczymy, czy będzie mi potrzebna. Ale też tak sobie myślałam, że dzisiaj jest drugi dzień z rzędu, kiedy nie byłam na żadnych zajęciach sportowych i zaczęłam się zastanawiać... Czy to dlatego, że skończył ci się karnet? Jest taka szansa. Ja pomyślałam, że jestem z Polski. Skończy ci się karnet i przestałaś chodzić na zajęcia. Nie, no, nie no, trochę wiem, że wrócisz, tak, ale tak. Trochę teraz jest sobie, w tym tak, prawdy. Trochę jest w tym prawdy. Myślę, że gdyby mój karnet nadal działał, to na coś bym poszła, ale wiesz, dziewczyna może wyjechać z Polski, ale Polska z dziewczyny już niekoniecznie, więc ta kalkulacja, że ile mi tutaj zostało dni i kiedy wykupię sobie tygodniowy pas, dobrze mnie oceniłaś, więc to jest na pewno to, ale wiesz, mogłam teoretycznie zrobić, nie wiem, sobie jogę na balkonie, ale stwierdziłam, że poeksploruję sobie to odpuszczenie, bo tak jak dzieliłam się z tobą wiele razy, odkąd tu przyjechałam, mam jakiegoś fioła sportowego. I zastanawiałam się właśnie nad tym, co się stało, to znaczy jesteś osobą, która jest aktywna i uprawia jogę i robi różne sporty, ale lekko mnie to, powiedziałabym, nawet zaniepokoiło. Co się stało, że tak dużo ćwiczysz? I mówię to tak, jakby to było coś złego. Tak, no bo widzisz, ja wychodzę z założenia, że wszystko w naszym życiu może nam albo posłużyć, albo może nam zaszkodzić, w zależności od tego, jakie mamy do tego podejście. No i dawka czyni truciznę i naprawdę każda dobra rzecz w nadmiarze może nam zaszkodzić, więc ja wrócę do tego, dlaczego cię to zaniepokoiło, ale to jest ten wątek, który chodzi mi po głowie od początku, jak tu jesteśmy, że coś takiego jest w tej Australii, że ona inspiruje i zachęca do aktywności. Wiesz, jakby ludzi, którzy chodzą na siłkę i na miliony zajęć sportowych
jak jestem w Warszawie, też jest dużo, ale tam mam tak, że żeby wyjść na zajęcia, to realnie muszę mieć ten karnet opłacony, a jeżeli robię jogę w domu, no to ona ma 20-30 minut, a tutaj przez to po prostu pospolite ruszenie co rano, mam takie poczucie, że w powietrzu jest ta energia aktywności. Czy też to jakby zaobserwowałaś? Nie od dziś wiadomo, że nasze środowisko nas kształtuje. Jeżeli nasi przyjaciele robią aktywne rzeczy, to my pewnie się przyłączymy, a jeśli nasi przyjaciele idą w piąteczek do baru, to pewnie też się do tego przyłączymy, więc... Nasi przyjaciele Australijczycy. Niestety nie mamy jeszcze przyjaciół Australijczyków, aczkolwiek widzimy, co się tutaj robi, że ludzie wstają o 6 rano i wszyscy często o tej porze wracają już ze sportu. Tak. Ja sama zaliczyłam lekkie zdziwko, jak poszłam surfować o godzinie 6 rano i byłam przekonana, że będę tam jedną z pierwszych osób, tak jak było to na przykład w Salwadorze, a tutaj? Nie, tutaj już było 30 osób i tutaj ludzie nie próżnują, surferzy nie próżnują. Tak. I pomyślałam też o tym, że zauważyłam to również na aplikacjach randkowych, których używam od czasu do czasu, że Australijczycy bardzo lubią sport. To znaczy, mężczyźni w opisie, jeżeli tam nie ma surfing, camping, gym, fishing, jakby każdy uprawia tutaj sport. No i to jest jakby z założenia spoko. Ale pamiętam, jak mnie rozbawiłaś, jak wróciłaś z tego surfa, myśląc, że byłaś pierwsza i powiedziałaś, że musisz chyba o północy przyjść, czekać w kolejce, bo oni tam są zawsze wcześniej. Ale ja miałam przecież to samo, jak byłyśmy na nieszczęsnym Bondi, gdzie wstałam o 6 rano i pomyślałam sobie, ale sobie zrobię poranny, samotny spacer po plaży i właśnie wyszłam z naszego Airbnb i zobaczyłam inną dziewczynę, która idzie w stronę plaży, pomyślałam sobie, o, jak fajnie, będę sama, ktoś też padł na ten pomysł. W momencie, kiedy przekroczyłam wrota plaży, zobaczyłam dziesiątki ludzi, którzy biegają, nie wiem, spacerują, skaczą, robią jakieś treningi bardzo intensywne i naprawdę się z siebie śmiałam, bo było mi głupio usiąść na medytacji. I finalnie spacerowałam po tej plaży, żeby nie było, że siedzę. To oczywiście jest durne, tak? No bo jakby wiadomo, że to, co ja robię, nie ma żadnego znaczenia, to, co inni robią, nie ma żadnego znaczenia, to, co ja robię. No ale wracając do tego, co zapytałaś, to jest ciekawe, że to miejsce mnie tak zachęciło do ćwiczeń, ale jednocześnie zaczęłam zadawać sobie pytanie, czy to jest dla mnie, nie wiem, jakie słowo pasowałoby tutaj lepiej, ale czy to jest dla mnie sustainable, czyli czy ja jestem w stanie utrzymać taką rutynę. Takie tempo, tak, które sobie narzuciłaś. Długoterminowo, bo czułam, że moje ciało się męczy. Wspomnieć, że zdarzało ci się ostatnio wychodzić na jogę 2 razy dziennie. No, że potrafiłam zrobić rano pilates na reformerach i po południu jeszcze jogę. I nie wiem, w ciągu ostatnich 2 tygodni myślę, że z 4 razy poszłam właśnie 2 razy dziennie, a umówmy się, te reformery są... dosyć wymagające. I to też jest w ogóle ciekawa, myślę, dygresja, bo ja jako osoba, która uwielbia ćwiczenia na reformerach i chodzę na nie w Warszawie, byłam zdziwiona, że tutaj jest takie podejście bardzo workoutowe, powiedziałabym, właśnie do aktywności na reformerze, że to jest po prostu siłownia, zresztą byłaś po raz pierwszy i żałowałam, że cię wzięłam właśnie na takie zajęcia, bo one moim zdaniem nie oddają tego, czym powinien być reformer, chociaż oczywiście no, to jest tylko maszyna, tak, możesz ją wykorzystać w dowolny sposób. A ja się cieszyłam, że poszłam na te zajęcia, bo to mi przypomniało, czego ja w sporcie nie lubię, a właśnie takie zajęcia fitness w stylu robimy 10 powtórzeń, teraz coś na pośladki, fitness, mi się to bardzo źle kojarzy i przypomniałam sobie, że to nie jest dla mnie. Ja bardzo lubię próbować nowych rzeczy i chętnie wybiorę się też z tobą na taki pilates w Warszawie, taki bardziej może funkcjonalny niż taki, który ma ci zbudować pośladki. I to jest właśnie coś, nad czym ja się zastanawiam w kontekście Australijczyków akurat, czy oni... w szczególności tutaj, w Byron Bay i Bondi, gdzie moim zdaniem, tak jak patrzę na to z boku, są to miejsca, do których przyjeżdża określona grupa ludzi, albo w których mieszka określona grupa ludzi, którzy, nie wiem, dobra, są duchowi, ale też dbają o tą warstwę wizualną, to jak wyglądają, jak się prezentują i widać, że ludzie są tutaj zadbani. I zastanawiam się, czy oni dbają o to, bo to jest zdrowe, czy oni uprawiają ten sport dla wyglądu. I nie wiem, nie znam na to odpowiedzi, ale tak mnie to po prostu zastanawiało, bo pomyślałabym, że
oni to mogą mieć we krwi, po prostu. Na pewno surfing i wychodzenie na zewnątrz rano, kiedy jest jeszcze nie aż tak gorąco, mogą to mieć we krwi. I nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale tak zastanawiałam się nad tym. Wiesz co, no ja myślę sobie, że zgodnie z moim nowym ulubionym powiedzeniem, kawa nie wyklucza herbaty i myślę, że można jednocześnie mieć poczucie, że to jest zdrowe, dobre i wręcz wrodzone albo nabyte w dzieciństwie, ale też ta warstwa wizualna się liczy i też ja nie widzę w tym nic do końca złego, no właśnie, jeżeli mamy w miarę zdrową relację z tym, że dbamy o swoje ciało i zależy nam na tej kwestii wyglądu, ale robimy to właśnie z czułością i z dbałością o swoje ciało, a nie jako jakaś, jakąś formę, nie wiem, kary czy reżimu, ale ja do tego wrócę, bo mnie mega ciekawi to, jak u ciebie to było wcześniej właśnie z aktywnością fizyczną, ale w pierwszej chwili, kiedy tutaj przyjechałam, to miałam takie poczucie, że zazdroszczę im tego, bo założyłam właśnie, że ta ich aktywność jest czymś tak naturalnym, tak oczywistym od dziecka, że oni to robią, bo ekscytują się rano, że mogą wstać i się poruszać, bo to jest dla nich cudowny start dnia. I dla mnie jest to, nie wiem czy trudne, ale dla mnie przez wiele lat jednak wysiłek fizyczny kojarzył się z czymś nieprzyjemnym, z bólem, z męką, z czymś, co odhaczę. Z czasem, zbierając wiedzę na temat zdrowego życia, zrozumiałam, że budowanie masy mięśniowej jest bardzo ważne, jest inwestycją w zdrowe ciało, mocne ciało na starość i jest mnóstwo korzyści, które z tego płyną. Jednocześnie wiemy, jakie są pozytywne działania sportu czy aktywności na nasze zdrowie psychiczne, to jak się czujemy po takim wysiłku, ale przez wiele lat wychodziłam z założenia, że ten czas, kiedy się męczysz, z założenia jest niefajny i chcesz, żeby się już się skończył. No i wiadomo, potem zaczynamy odkrywać, że okej, są aktywności i aktywności. Mogą być takie, które rzeczywiście sprawiają nam przyjemność, mogą być takie, podczas których cierpimy przez cały czas, albo dochodzimy do momentu, w którym akceptujemy, że to, że nam się nie chce na początku, jest normalne. I w trakcie, tak jak masz na przykład z bieganiem, czy jak u mnie jest często nawet z jogą, kiedy staję na matę i mi się nie chce i mija kilkanaście czy kilkadziesiąt minut i przychodzi ten moment, kiedy moje ciało i głowa, może przede wszystkim, odpuszczają i nagle stwierdzam, okej, racja, znowu mi się nie chciało i znowu przypomniało mi się, dlaczego to jest takie miłe. I jak w momencie, kiedy właśnie moja głowa odpuszcza, to ten ruch staje się czymś naturalnym i czymś bardzo przyjemnym. Myślę o tym, co mówisz. Właśnie widzę, że myślisz, że tylko się zatrzymałam. Ja w ogóle mam 1000 wątków do poruszenia. Tak. I pierwsze jest takie, ja się zastanawiam w ogóle, kiedy się u ciebie zaczęła jakaś zajawka do sportu. Mhm. W sensie, czy to było tak, że ty robiłaś rzeczy w szkole, bo pamiętam, że pływałaś, tak, robiłaś tak, różne tak, rzeczy. Z przyjemnością powiem. Czy właśnie używałaś ruchu do budowania sylwetki i już ci mówię. Odchudzania się? Już ci mówię, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe też. Wczoraj się nad tym zastanawiałam, jak to było, w którym miejscu pojawiła się jakaś niechęć, jakiś element rywalizacji, ale zrobię dygresyjną wstawkę a propos tych reformerów, bo ja chcę powiedzieć właśnie, że tak jak powiedziałaś, to jest dla mnie w domu trening funkcjonalny, trening, który sprawia mi frajdę. Ja to lubię, bo jest tam ten element właśnie łamigłówki, czyli podpinania sprężyn, zmieniania różnych elementów tego całego ustrojstwa. Jednocześnie są momenty challenge'ujące, ale one też są przyjemne i są na tyle krótkie te wyzwania, że za chwilę przychodzi jakiegoś rodzaju ukojenie, jest to dynamiczne, ale też masz właśnie poczucie, że twoje ciało się w tym wszystkim wyciąga, że twój kręgosłup się uelastycznia, że masz cudowne otwarcie, nie wiem, w biodrach, czy rozciąganie i ja te zajęcia uwielbiam i w momencie, kiedy przyszłam tutaj, okazało się właśnie, że to są kolejne jakieś wykroki, przysiady, jakieś dziwne, dodatkowe hantle, pomyślałam sobie okej, bo ja w przeciwieństwie do ciebie, nigdy nie miałam etapu fitnesso-siłowni. Może nie nigdy. Zaraz opowiem krótko tą swoją historię. Byłaś kiedyś na siłowni? Słuchaj, ilości razy, jakie byłam na siłowni, można policzyć na palcach jednej ręki. Miałam chyba taki epizod na studiach, że się zapisałam na siłkę i chodziłam na bieżnię, ale to był jakiś w ogóle absurd. Chodzić na bieżnię tak, jest rzeczywiście tak, absurdem. Tak, jest absurdem. Jeśli chodzi o taki trening na siłowni z różnymi urządzeniami, to naprawdę, może 3 razy, z czego raz byłam ostatnio. Parę miesięcy temu moja przyjaciółka zrobiła mi taki trening i to było nawet fajne, w sensie ciekawe, coś nowego, ale absolutnie nigdy nie było to jakaś, wiesz, jakaś część mojej rutyny, też nie umiem po prostu z tego korzystać. Natomiast jeśli chodzi o moją historię sportową, to ja byłam bardzo aktywnym dzieckiem. I to też, powiem ci, jest bardzo ciekawa historia, bo pamiętam, że
ja zawsze tańczyłam, po prostu latałam, biegałam, byłam super, super energetyczna, ale słyszałam wielokrotnie, że jestem pierdołą, bo nie mogłam złapać piłki na przykład. I mój tata, pozdrawiam, mówił mi, że po prostu jestem, wiesz, machał na mnie ręką, na zasadzie nie, nawet nie możesz złapać piłki, po prostu byłam jakby dla niego sportowo I przyszedł mój 6. rok życia, czy tam prawie 7. rok życia, kiedy aplikowałam do podstawówki i zrobili nam testy sportowe. I ja na tym teście dostałam 6 z wykrzyknikiem z rekomendacją do klasy sportowej. Słuchaj, mina moich rodziców, po prostu oni zbierali szczęki z ziemi, jakim cudem ich córka gapa dostała się do klasy sportowej. No wtedy się okazało, że mam jakieś niesamowite predyspozycje sportowe i do tej pory tak uważam, że śmiej się, że moje ciało no jest... Jak oni tak mogli pomyśleć? No, przecież masz talent do wszystkiego. Nie mogli pomyśleć, że... Dokładnie. Dlatego się śmieję. Tak, właśnie ja też uważam, że to był jakiś absurd. Znaczy do tej pory uważam, że w łapanie i rzucanie nie jestem najlepsza. To nie jest moja mocna strona i na tej podstawie mnie oceniono. Ale tak, wydaje mi się, że mam predyspozycje sportowe, łatwo przychodzą mi różne rzeczy, w sensie, wiesz, potrafię nie ćwicząc robić, wykonywać jakieś ćwiczenia, które może wymagają większego przygotowania. Tak mam, ale to odkryłam to dopiero jako dziecko. I nie poszłam do tej klasy sportowej, long story short, natomiast przez cały ten okres podstawówki, no byłam w szkole pływackiej, więc pływaliśmy, chodziłam dodatkowo na tenisa, tańczyłam kilka razy w tygodniu, byłam w reprezentacji siatkówki w szkole, mimo że wiesz, nigdy nie trenowałam siatkówki, nagle zostałam wybrana, no i wiesz, graliśmy w zawodach, zdobyliśmy mistrzostwo Łodzi, nie? W tych dzieciakach, tam wiesz, w 6 klasie. Do tego jeszcze bieganie, sprinty, totalnie tak, narty, więc byłam bardzo sportowym dzieckiem, ale powiem ci, że to jest ciekawe, że przez to, że jak zaczęło mi wychodzić, zaczęłam zdobywać pochwały, zaczęłam słyszeć od otoczenia, że wow, super ci poszło. I kiedy jesteś dzieckiem i nagle dostajesz tyle gratyfikacji za swoje osiągnięcia, no to cię napędza. I ja zaczęłam wywierać na sobie taką presję jako dziecko, żeby na przykład było zadanie przepłynąć cały basen 25 metrów w wieku lat 11 pod wodą. No to kto to ma zrobić? No ja! Więc serio, myślałam, że po prostu wyzionę ducha na 2/3, ale przepłynęłam cały ten basen, żebym mogła się pochwalić w domu, że... Boże, teraz moi rodzice wyjdą po prostu na jakiś, wiesz, tyranów, ale to było tak, myślę, że to było bardzo nieświadome, bo oni po prostu się cieszyli z mojego sukcesu, tak? Jakby myślę, że też nie było wtedy takiej refleksji na zasadzie, ja bym chciała dużo, tak, córeczko, super, że ci wyszło, ale pamiętaj, że najważniejsze, że ci się miło pływało, tak? Jakby no, pewnie tak bym chciała to usłyszeć w tym momencie, no ale wtedy, no wiadomo, było jak było i moi rodzice byli bardzo fajni, też nigdy mnie nie cisnęli i właśnie to jest paradoksalne, że powiedzieli, żebym nie szła do klasy sportowej, bo wiedzieli, że będę miała wtedy basen codziennie i będę startowała w zawodach, że to może nie być dobre. Zawsze mnie odsuwali od sportu zawodowego. Potem miałam na przykład propozycję, słuchaj, ja ćwiczyłam łyżwiarstwo figurowe, jak miałam 5-6 lat i bardzo chciałam iść do podstawówki z tym łyżwiarstwem. Ja wtedy chodziłam po drzewach. Na wsi. Zazdro, ja bym wolała chodzić po drzewach. I dostałam właśnie propozycję, żeby pójść do szkoły z jazdą figurową na lodzie zawodowej. No i moi rodzice powiedzieli, nie, ja strasznie chciałam, ale miałam 6 lat. Oni stwierdzili, nie będziesz szła w sport zawodowy. Potem, jak byłam w 3 klasie podstawówki, to chciałam iść do szkoły baletowej, bo też był u nas casting w szkole. I moi rodzice też powiedzieli, nie chcesz tego robić, wiesz. Ja się naprawdę wychowałam pod kamieniem po prostu. No, ale jakie popatrz, ale, w ogóle, ile możliwości tak. Miałaś jako dziecko. Ale to prawda, jestem za to też mega wdzięczna i uważam, że to jest cudowne, wiesz, od 4 roku życia narty i jakby, no taniec przez całe życie 2-3 razy w tygodniu i to na pewno było dla mnie bardzo ważne, ale zaczęłam obserwować i powiem ci, że zdałam sobie z tego sprawę naprawdę kilka dni temu, jak sobie zrobiłam taką oś czasu, że ja już w tej podstawówce czułam tę presję, że nie miałam tej przyjemności z tych aktywności, tylko myślałam sobie na przykład, muszę zjechać z najbardziej stromej trasy w Europie. Byliśmy na nartach i była trasa Harakiri, która miała 78% nachylenia i ja w wieku 12 lat powiedziałam, tato, jedziemy. I wiesz, a byłam przerażona, ale stwierdziłam, że i tak muszę zjechać, tak samo właśnie przepłynąć ten basen. Kolejnym przykładem, i to jest uważam najbardziej destrukcyjny mój przykład właśnie wywierania na sobie tej presji, powiem ci szczerze, tak sobie o tym myślę, strasznie mi szkoda tej dziewczynki, tej małej Karo, bo wiesz, no właśnie, sport ma być radością, a ja pamiętam, że chodziłam na tenisa i byłam bardzo dobra w tym tenisie, rekreacyjnie, kompletnie, jakby w ogóle nie... Absolutnie nie śniłam o tym, żeby być w tym najlepsza, bo po prostu za wcześnie też zaczęłam, za mało ćwiczyłam. Jak wyjeżdżałam na obozy tenisowe, przegrywałam wszystko. Wszystko. Z osobami, które były na treningach, znacznie słabsze ode mnie. Po prostu jechali mnie równo.
I wiesz, ta presja, zresztą mówi się, że tenis, zresztą pewnie każdy sport, ale tenis jest takim sportem, gdzie bardzo wiele zależy od twojego mentalu. Ta presja mnie tak zjadała, ja teraz jak o tym myślę, to się cała trzęsę. Ja po prostu tak bardzo ambicjonalnie podchodziłam do tego wszystkiego, że to mnie spalało i ja wszystko przegrywałam. I właśnie, gdzie w tym wszystkim jest radość, nie? I nie chcę zdominować tej rozmowy, ale po prostu myślę, że to jest jakaś piękna terapia sportowa. Myślę, że ja miałam bardzo miłe dzieciństwo, bez presji, naprawdę. No ale przepraszam, teraz... chciałam tylko powiedzieć, że miałam naprawdę bardzo miłe dzieciństwo, bez presji. No, tylko że widzisz, problemem jest to, że ja sama sobie tę presję narzuciłam. Mm-hmm. No ale no, otoczenie. Bo podobało mi się, bo wiesz, podobało mi się wygrywanie, podobało mi się słyszenie, że jestem super, podobało mi się słyszenie, że jestem najlepsza, dostawanie jakichś, wiesz, nagród. To jest ciężkie i daleko mi do sportu zawodowego, tak jak przytoczyłam, ale tak sobie teraz myślę o sportowcach, że to de facto jest podobne. W momencie, kiedy wychodzi ci, jesteś gdzieś tam na fali, to jest bardzo... nie wiem, kuszące, uzależniające, żeby to utrzymać, ale też ilość presji właśnie, żeby nie spaść z tego wysokiego stołka jest niesamowita. Tylko właśnie paradoks jest taki, że ja nigdy nie byłam zawodowym sportowcem, więc czemu tak do tego podchodziłam? I nie wiem, czy ja ci o tym mówiłam, że jak byłam dzieckiem, to byłam przekonana, że każdy człowiek musi być w czymś mistrzem świata i że każdy jest. Okay. I pamiętam, miałam 10 lat, nie może nie 10, może 13, nawet gorzej. Zastanawiałam się, co ja muszę wybrać jako bycie najlepszą, bo kurczę, w tenisie już nie dam rady, więc jedyne, co mi pozostaje, to spróbować wygrać You Can Dance. Wow. No bo coś musi być tą moją rzeczą i dopiero no, z wiekiem zobaczyłam, że tak naprawdę 99% ludzi jest po prostu... 0,9 jest po prostu średnimi i to jest też okej. Okay. Ja chciałam powiedzieć, tak, że ja uwielbiam być średnia, bo właśnie chyba nie ma w tym tej presji. Nawet jak jestem średnią podcasterką, średnią instagramerką. Nie jestem najlepszą. Nie wszyscy na mnie patrzą. Cytat tego odcinka. Uwielbiam być średnia. Uwielbiam być średnia, bo to mi właśnie daje taki spokój, że tak, mogę sobie być taka, jaka jestem. I nikt ode mnie nie będzie oczekiwał, że będę jakaś, albo że mój kolejny odcinek podcastu, tak, albo że moje kolejne wystąpienie, moja kolejna rolka. Mhm. Jestem po prostu średnia. Nie startuję w żadnych zawodach. I tym sposobem tworzysz wirale. To jest wspaniałe. No właśnie, bo nie wyrażasz tej presji. Ale żeby nie było, że mamy tutaj uciśnioną po prostu sportsmenkę i wyluzowaną, wspinającą się dziewczynę po drzewach, presja w sporcie nie jest ci obca. Presja w aktywności fizycznej. Więc jestem ciekawa, jak z dziewczynki, która bawiła się rekreacyjnie i po prostu miała bezstresowe dzieciństwo, pełne beztroski, weszłaś w ten reżim i zaczęłaś mieć z tym sportem no, trudną relację. No rzeczywiście teraz jak myślę o tym, jak mówisz o tym swoim dzieciństwie, to myślę, że naprawdę u nas było zero stresu. Było bardzo dużo obowiązków w domu i na farmie. No. Mieliśmy chodzić do szkoły i dobrze się uczyć i tylko tyle. Nic się od nas nie oczekiwało. Jeśli chodzi o sport, to nie wiem, były jakieś tam lekkoatletyczne czwartki, jeździliśmy na jakieś zawody, ale ja tam nigdy nic nie byłam, właśnie byłam zawsze średnia w to wszystko. Jeździłam, ale byłam w to średnia. Więc nie oczekiwano ode mnie za wiele. Ale właśnie, przyjdzie ci słowo. Ode mnie też nie oczekiwano, to się wszystko działo w mojej głowie i moi rodzice sobie nie zdawali z tego sprawy. Jak ja im to powiedziałam... Ale może miałaś inne środowisko, wiesz? Że ale ci ludzie wokół byli... Może tak, nie wiem. Bo właśnie nie chcę zwalać winy na tych rodziców, bo oni po prostu nie mieli pojęcia. Jak ja im powiedziałam, wiesz, po prawie 20 latach... Jezus, mam ciarki, ile mam lat? Co we mnie się wtedy działo? Oni po prostu... Ja się tym nie dzieliłam. Oni nie wiedzieli, że jestem taka znerwicowana. Więc myślę sobie, jeżeli masz teraz 6 lat i słuchasz naszego podcastu... Na pewno. Albo jesteś rodzicem, to serio dogrzeb się do emocjonalnej warstwy swojego dziecka, bo możliwe, że ono się uśmiecha, skacze i tańczy, a tak naprawdę w środku startuje w zawodach świata i po prostu się spala i potem będzie to przepracowywać w terapii. Well. No ale pewnie tak będzie. Przerwałam ci, kontynuuj. I u mnie sport zaczął się dopiero jak zaczęłam się odchudzać. To był koniec gimnazjum, przed tym jak poszłam do liceum, obawiałam się, że nikt nie polubi dziewczyny ze wsi w najlepszym liceum w mieście. Poszłam właśnie do takiego liceum. No i stwierdziłam, że muszę schudnąć. No a jak chudniesz? Nie jesz, albo jesz bardzo mało, no i uprawiasz jakiś sport. No i
oczywiście wtedy była ogromna moda na Ewę Chodakowską. Tak, i też robiłam ten epizod. Kilka razy w tygodniu Killera. Oh, wow. I jeździłam na rowerze. Jeżdżenie na rowerze było tak czymś, co bardzo lubiłam i sprawiało mi to radość. Boże, ale to były świetne czasy, gdzie były trzy wideo, które robili wszyscy. Tak, dokładnie. Był skalpel, Killer i nie było nic więcej chyba. Albo nie, chyba Killera nie mam rady. Mel B jeszcze była. No. I ja to robiłam non-stop. Nienawidziłam tego. Mm. Naprawdę nienawidziłam tego z całego serca, ale wiedziałam, że musisz pocierpieć i musisz to zrobić. Więc przez całe liceum coś tam sobie ćwiczyłam, ale nie było tam za dużo jakby sportu. No wiadomo, nie przepadałam jakoś specjalnie za lekcjami WF-u, bo to wszystko było jakieś takie nudne i beznadziejne i bez sensu. Ja kochałam WF. Kto lubił WF? Dzień dobry. Z serii Wszystko, co różni Karolinę i Justynę, o czym posłuchacie więcej w drugiej części tego odcinka. W sumie WF był spoko, no ja lubiłam WF, no bo ja lubiłam po prostu się ruszać, no. Ale zawsze się grał w te głupie gry, ja nie lubiłam ani koszykówki, no ta siatkówka, no nie wiem, mi to się nie podobało. No i w końcu poszłam na studia i tam zaczęłam mieć tą przekminę, że okej, powinnam jeść więcej, bo wtedy mój chłopak zagroził mi, że jak będę jadła tak mało, to mnie zostawi. Ciekawe. I ja pomyślałam sobie, okej, zależy mi na tej relacji. Gówniarzem byłam wtedy, nic nie wiedziałam jeszcze o życiu, relacjach. Nadal nic nie wiem, ale... ale ciut więcej. Wiem ciut więcej, ale gdyby ktoś mi tak zagroził. Wiedziałam, że to było naprawdę z całego serca, jakby on się o mnie troszczył, więc powiedział, że chciałby, żebym jadła więcej. Więc ja zaczęłam jeść więcej, ale stwierdziłam, że pójdę na siłownię, no bo będę po prostu spalała te wszystkie kalorie, które zjem dodatkowo. Zaczęło się właśnie od jakichś takich zajęć, fitness na sali, było coś takiego jak takie body pump, było z takimi hantelkami i z takimi małymi sztangami, więc wtedy się czułam naprawdę, że to jest takie mega cool. Jakieś tam zumby i takie różne taneczne rzeczy. O Boże, kocham czasem zumbę. Chodziłam, ale nie przypadałam za tym. Ada, moja przyjaciółka, uwielbiała i czasami mnie zabierała na takie zajęcia. I trafiłam na trening personalny, bo był chyba jeden trening w miesiącu w ramach tego, że jesteś zapisana na siłownię i bardzo mi się to spodobało, zaczęłam ćwiczyć na maszynach i poznałam trenera, który zaproponował, żebym pobiegła w jego drużynie w Runmagedonie, więc wtedy zaczęłam biegać i wtedy już miałam tak, że okej, ten sport był bardzo przyklejony do mojego wyglądu i mojej sylwetki, ale on zaczął mi też sprawiać radość, bardzo lubiłam ćwiczyć na siłowni, czułam, że to jest coś, co nie wiem, oczyszcza mi głowę, to było naprawdę fajne. Biegałam, ale to też było z bardzo dużą ilością presji. Z takiej, że ja nadal to mam teraz, bo ja znowu wróciłam do biegania, ale też w innej formie. I zauważyłam, że jak na przykład włączam sobie aplikację i mierzę sobie, ile biegnę i słyszę na przykład w słuchawkach tempo, to od razu mi się włącza, że chcę biec szybciej, co nie powinno się biec szybciej po prostu, bo to nie jest dobry pomysł, zwłaszcza, że ja dopiero wracam i zaczynam to trenować, więc wyłączyłam to. Na koniec wiem, jaki był ten bieg i mogę sobie to później porównać, ale nie chcę tego wiedzieć w trakcie, bo ja sama też umiem na siebie nałożyć dużą presję. I ja przeszłam przez naprawdę wiele różnych sportów, bo właśnie było to trenowanie na maszynach, później z jakimiś wolnymi ciężarami, później poznałam kogoś, kto trenował trójbój, więc podnosiłam już wtedy poważne ciężary, takie, że nie wiem, 100 kg w martwym ciągu, co jest... Ja nie wiem, co to znaczy, ale brzmi tak dużo. Co jest dużym ciężarem i wtedy to też już było trochę taką... To było nadal taką zabawą, ale wszystko było nakierowane na to, żeby mieć jakąś sylwetkę. To było nakierowane na to, żeby budować jeszcze większe pośladki, więc była presja na tym, żeby chodzić, robić, ale jestem bardzo zdyscyplinowanym człowiekiem. Jak sobie coś postanowię, to jest nieważne, jak ja się czuję. Mój nastrój jest nieistotny, bo jest robota po prostu do zrobienia. Ale mówisz o czasie teraźniejszym, bo nadal jakby czujesz, że masz te cechy. Nie. Tak, nadal mam te cechy, ale jestem o wiele łagodniejsza wobec siebie, że jak rzeczywiście mam zły dzień, potrafię już odpuszczać. Wtedy nie ma zmiłuj, w ogóle nie umiałam odpuszczać. Plus teraz w ogóle mam o wiele więcej elastyczności w tym sporcie, ale wtedy był plan, on był do zrealizowania i wtedy też miałam już plan od trenera, było tyle treningów, takie ciężary i tam po prostu była konkretna struktura do tego, więc nawet nie było dyskusji. I pierwszym takim sportem, który sprawiał mi bardzo dużo radości, był pole dance. To było wspaniałe, bo to traktowałam rzeczywiście jako zabawę, że szłam tam, uczyłam się nowych figur i to mi też pokazało, że właśnie, że moje ciało bardzo dużo potrafi i też miałam sporo
takiej siłowej bazy z siłowni. Moje ciało ogólnie jest dosyć elastyczne, więc naprawdę fajnie mi to szło, jeśli chodzi o taką warstwę siłową, a nie wizualną, no bo wiadomo, to jak ktoś nie umie zbyt dobrze tańczyć, no to nie wygląda sexy, tylko raczej pokracznie, ale chodziło to tam tylko i wyłącznie o zabawę. Ale przyszła pandemia, rok 2020, i kiedy zamknęli mi siłownię i zamknęli mi pole dance, ja byłam zrozpaczona. Mm-hmm. Wszyscy się martwili o przyszłość, a ja się martwiłam o to, że będę gruba. Okay. Że zamknęli mi siłownię i nie mam jak ćwiczyć. I to był dla mnie moment grozy ogólnie, co ja mam teraz robić. Więc mówię, okej, nie chcę ćwiczyć żadnego fitnessu z dziewczynami na YouTubie. Okay, bo to było zbyt, przypominało ci to wspomnienie z bardzo, bardzo trudnej, trudnej relacji ze sportem, kiedy się tak cisnęłaś. Trochę tak, że po prostu tego nie lubiłam, że o wiele bardziej wolałam pójść na siłownię, bo to mi nadal sprawiało przyjemność. To nie było tak, że ja się tam męczyłam i musiałam się do tego zmuszać. Nie wiem, czy zmuszałam się, czy się nie zmuszałam, bo to było tak bardzo, nie wiem, włożone w tą moją tożsamość. Ja uprawiam sport codziennie. I ja chodziłam często rano na siłownię, a wieczorem tak, na pole dance. Miałam cię, ja miałam 12 jednostek treningowych w ciągu tygodnia, bardzo dużo. Więc na pewno nakładałam na siebie dużą presję i poczułam duży lęk, jak zamknięto nam siłownię. A teraz, no z perspektywy czasu oczywiście cieszę się, że się to wydarzyło, bo dla mnie to był ten moment przełomowy, kiedy odeszłam od tego reżimu treningowego i przeszłam do momentu, w którym uprawiam sport, bo chcę to robić i robię rzeczy, które lubię i nie muszę mieć siłowni, bo to też było dla mnie takie, jak wyjeżdżałam na przykład na dłuższe wyjazdy, to miałam takie, nie mam siłowni i co teraz, gdzie mam ćwiczyć? Przeprowadzając się tak często, jak ja się przeprowadzam, no to co, miałabym zawsze, nie wiem, szukać jakiegoś miasta i po prostu mieszkać przy siłowni. Znam osoby, które tak robią. Że gdzie nie jadą, to najważniejsze, żeby było blisko siłowni. Żartujesz? Nie żartuję, ale nie będę mówić, kto to. Wow, no. A ja mam teraz tylko matę ze sobą do jogi i... I moje studio pilatesu. I teraz już deskę surfingową, więc... Która będzie ze mną jeździć wszędzie. Ale to nie jest właśnie wtedy, kiedy odkryłaś jogę i w ogóle takie łagodniejsze podejście do ćwiczeń? Tak, ale joga... którą ja na początku odkryłam, to była mocny wycisk winiasa. No musiałaś być, wiesz, znaleźć jakiś odcień szarości między tymi skrajnościami. Tak, i to jest ciekawe, bo ja właśnie zaczynałam od tego, że musiał być taki wycisk, że to była joga i to było fajne, bo ja wcześniej miałam takie przekonanie. Pamiętam, jak robiłyśmy razem tą twoją jogę. Masakra. Ja miałam takie wow, stara. Ja miałam masakra. Akrobacje są. Właśnie szukałam czegoś, bo wydawało mi się, że joga jest nudna, za wolna i nie dla mnie zupełnie, więc znalazłam sobie taką jogę. Ja od razu wpisałam na YouTubie joga dla zaawansowanych albo power yoga. No i ćwiczyłam to sobie i no okej, no też miałam taki czas, ale teraz to jest joga, której ja nie znoszę. Tak. Ja praktykuję jogę, żeby uelastycznić ciało, wyciszyć się, połączyć się przede wszystkim z moim ciałem, a nie po to, żeby sobie zrobić wycisk. To w ogóle joga nie jest od tego. Oczywiście można używać tego jako treningu, ale no nie. No ale nie. To też ci zajęło lata. No, myślę, że trochę czasu mi to zajęło. I myślę, że w momencie, kiedy odkryłam surfing, moje całe podejście do sportu się zmieniło. Jakby surfing totalnie zmienił całe moje życie. Co daje ci surfing? O, zabawę. To jest zabawa, bycie w tu i teraz, totalna obecność, powrót do takiej, wiesz, dziecięcości? Mhm. No tak. I coś, co ja uwielbiam też na surfie, to, że jak jesteś w niektórych miejscach, to często masz na przykład starsze osoby. I to jest ogólnie moje marzenie. To jest moje być największe marzenie. Tak, żeby surfować w wieku 60 lat. Jak byłam właśnie ostatnio na Lanzarote. 80? 90. Jak byłam ostatnio na Lanzarote, to Kristina, od której wynajmowałam mieszkanie, ona nadal surfowała i ona chodziła ze mną od czasu do czasu na surf. I dla mnie to było naprawdę niesamowite. No, chciałam przypomnieć, że moja pierwsza lekcja surfingu, która miała miejsce w twojej obecności na Fuerteventurze, była prowadzona przez nauczyciela, który był na pewno po 60, nie wiem ile on miał lat. Mm-hmm. Był cudownym panem,
o wspaniałej sylwetce, z włosami siwymi, sięgającymi za obojczyki i był po prostu niesamowity. Magiczny i był. To była najlepsza moja lekcja, nie wiem, czy to jest to beginner's luck, o którym rozmawiałyśmy, ale to była moja najlepsza lekcja surfingu, na której złapałam naprawdę z 10 fal i to pierwszą, jaką próbowałam, wzięłam. On powiedział, że tutaj nie ma żadnej techniki, po prostu musisz poczuć ocean i tańczycie. I to było naprawdę wspaniałe doświadczenie i powiem ci, że jak obserwuję sobie ciebie z tym surfem, to ci tego zazdroszczę w takim dobrym tego słowa znaczeniu, właśnie tej zajawki, kiedy ten wysiłek fizyczny jest totalnie jakimś dodatkiem. On po prostu musi się wydarzyć, żebyś miała fan. Tak. Ja tak mam z tańcem. Dla mnie taniec jest czymś takim, że ja się mogę męczyć i nie myślę o tym, że się męczę, bo samo wykonywanie tej czynności i właśnie bycie w muzyce i ruszanie ciałem daje mi tyle frajdy, że jak jestem spocona, to po prostu myślę sobie, Jezu, muszę się napić i chwilę odsapnąć, ale idę dalej, nie? Tak. I tańczę dalej. Tak, bo właśnie pierwszą refleksją, jaką miałam przy tym surfingu, było to, że równolegle zdałam sobie sprawę, że ja nie mam w życiu zabawy, że wszystko, co ja robiłam, było po coś. Był reżim, nawyki, rutyna, joga jest po to, medytacja jest po to, chodzenie spać o tej godzinie jest po to, tak. Ale nie było tam nic kompletnie dla zabawy. Jak odkryłam surfing, to stwierdziłam, że to jest coś, gdzie ja nie myślę w ogóle o Bożym świecie. Jesteś w naturze, jesteś często w bardzo pięknych miejscach i świetnie się bawisz. I oczywiście tu też staram się nie nakładać na siebie takiej presji, bo ja już trenuję surfing od 3 lat, i czasami mówię o sobie brzydko, że po prostu jestem nadal frejerem na tej desce, ale życzliwość. Życzliwość. Ale później przypominam sobie, że to jest trudny sport. Masz całe życie, żeby się tego nauczyć. Tak. I ja to też lubię akurat w tym sporcie, bo ja jestem tą osobą, która... Jakby się dało, to byś to zrobiła w tydzień. ja jestem właśnie tą osobą, która nie lubi takich prostych rzeczy. Że tak jak na przykład, z bieganiem każdy może założyć buty i kawałek przebiec. Teraz wszyscy biegacze się tam odezwą, że bieganie też jest trudne i techniczne. Tak. Ale to jest właśnie zupełnie inna kategoria. I lubię to, że na przykład popatrzę sobie 2 lata do tyłu i widzę progres, tylko na ten progres trzeba bardzo długo poczekać, a ja lubię tę nagrodę, którą właśnie dostaję z okazji tego progresu. I właśnie chyba ten nowy styl życia, czyli właśnie w tym 2020, kiedy zamknięto mi siłownię i pole dance i byłam zrozpaczona i odkryłam powoli jogę i odkryłam później surfing, przemieszczałam się cały czas, wiedziałam, że tutaj nie ma miejsca na chodzenie na siłownię, bo nie mam zamiaru mieszkać w miejscu, gdzie będzie siłownia. Ja już od tamtej pory w ogóle nie wróciłam na siłownię, a kiedyś nie wyobrażałam sobie bez niej życia. I teraz ja traktuję sport po prostu jako zabawę głównie, jako fajne spędzanie wolnego czasu. Albo jakąś ciekawostkę, że jesteś chętna pójść na coś nowego. A, na coś nowego tak, no. Ale właśnie yoga jest tak raczej regularnie, ale nie aż tak regularnie, że potrafię sobie odpuszczać, jak nie ma na to przestrzeni. A jak jest na to przestrzeń, tak jak teraz mieszkamy w jednym miejscu przez miesiąc, mamy karnet na jogę. Ja nie miałam, kto ma, ten ma. Ja nie miałam karnetu na jogę wieki. No. To jest wspaniałe mieć karnet i chodziłyśmy codziennie. Tak, ale fajne jest to właśnie, że powiedziałaś o tym, że nie chcesz wrócić na takie zajęcia na reformerze, bo to ci przypomina ten reżim jogowy, kiedy nie masz tej zabawy, po prostu. Tak. Czujesz, że w jakiś sposób tyrasz swoje ciało i zadałam ci pytanie, jakby co sprawiało, albo co, bo ja zaczęłam się zastanawiać, bo przez to, że właśnie nie miałam tego epizodu takiego ćwiczenia, tam maniakalnego, zresztą opowiem jeszcze tę historię do końca, ale nie jest mi to do końca znane, to zadałam ci pytanie właśnie, co sprawia, że ludzie chcą tak cisnąć, pomimo, o crossficie chyba rozmawiałyśmy, nie? Pomimo, że ich tak boli. Tutaj powiedziałaś o tym elemencie rywalizacji, ale też powiedziałaś, że często powodem ćwiczeń dla ludzi jest niechęć do siebie i swojego ciała i odczuwa się satysfakcję z tego, że się to ciało w jakiś sposób może nie niszczy, ale tak siłą zmienia i że jakby ta intencja jest po prostu, żeby sobie trochę zaszkodzić. Nie wiem, czy znasz to potwierdzenie no pain, no gain. No ja właśnie, jest bardzo dużo moim zdaniem szkodliwych powiedzonek właśnie takich w tym świecie. Miałam również taki crossfitowy epizod w swoim życiu i chodziłam na takie zajęcia. No pain, no gain. Ja również je bardzo lubiłam i chyba też dlatego, że właśnie jak się tak mega zmęczysz i się tak mega spocisz, to wydaje ci się, że będą większe rezultaty. Okej, okay. Myślałam, że powiesz, że masz taki wyrzut endorfin, że kochasz wszystkich. Myślę, że to jest taki miks. Właśnie z jednej strony
masz dużą satysfakcję, że coś zrobiłaś w jakimś czasie, ale z drugiej strony, czy to jest aż takie miłe dla ciała? Nie wiem, nie powiedziałabym. No, ale wracając do mojej porywającej historii, miałam moment fitnessiarski, bo ja nigdy nie ćwiczyłam dla żadnych celów ani sylwetkowych, ani wyglądowych, same, w sensie ani żeby schudnąć, ani żeby mieć mięśnie. Dopóki nie wkręciłam sobie przed maturą, że przecież na studniówkę trzeba schudnąć. Ja nie wiem, skąd ja to wzięłam. To było, jakby kultura diet weszła do mojej głowy i ja w ogóle z kości na oście. Po prostu wymyśliłam sobie, że trzeba mieć jakiś po prostu właśnie reżim, jakąś rutynę przedstudniówkową, jakbym prawie, że ślub brała. No śmieszne to jest. Więc zmieniłam swoje odżywianie, no ale to nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo zaczęłam jeść po prostu różne jogurty, owsianki i takie tam. Bardzo mnie bawi to w ogóle, jak ludzie, którzy nie mają zupełnie wiedzy, czyli ja wtedy, ta 18-letnia, myślą, że teraz to jest ich zdrowe odżywianie. Strasznie to było śmieszne. I teraz mi się zdarza właśnie tak podśmiewać się z osób, które właśnie myślą, że sałatka jest zdrowa, zalewają to sosem majonezowym, to ja wtedy myślę, że byłam tą osobą, że jeden talerz to jest jeden talerz. A na talerzu są różne rzeczy. No ale to nieważne, to po prostu mówię, osobny temat rzeka, było to bardzo zabawne. No i też miałam właśnie epizod ćwiczeń z Ewą Chodakowską, ale jak killer nie dałam rady robić. Ja chyba robiłam tylko skalpel, ale robiłam go chyba codziennie. I pamiętam, jak skakałam po tym domu i ja byłam tak zmotywowana, że ja nawet nie myślałam o tym, że cierpię. To było najciekawsze, że dla mnie najważniejsze było to, że ja to zrobię. Byłam właśnie w mojej dyscyplinie i to był plan. I pamiętam, że mój tata do mnie wszedł do pokoju i powiedział, że mnie podziwia, bo jest 21, a ja skaczę i cisnę. I może wtedy też sobie stworzyłam jakieś takie przekonania o tym, że aktywność fizyczna w dorosłym życiu jest po prostu męczarnią. I powiem ci, że przez większość życia właśnie jako młoda dorosła nie byłam fanką aktywności. W sensie, wiesz, chodziłam na spacery, czy właśnie praktykowałam jogę i ta joga była dla mnie zawsze taką czymś więcej niż ćwiczeniem. Joga od początku była dla mnie praktyką duchową i właśnie połączeniem z ciałem, ale taki workout, nazwijmy to, gdzie rzeczywiście się męczysz i czujesz ból, dla mnie brzmiało tak koszmar. Właśnie zapisałam się na jakąś siłownię na studiach i koleżanka mnie zabierała na jakieś takie, ja mam taką minę, się tak krzywię, bo to było straszne. To się nazywało circuits, że masz takie stacyjki, masz, nie wiem, 16 stacyjek i jedyne, o czym myślałam przez ten cały czas, to było to, że ja cierpię i to jest okropne. I powiem ci, właśnie chyba eksplorując tę jogę i teraz po latach, zaczynając swoją przygodę z pilatesem na reformerach, stwierdziłam, okej, to istnieje aktywność taka stricte sportowa, funkcjonalna, którą ja naprawdę lubię. I idąc na taki pilates, który mam swój ulubiony w Warszawie, ja się cieszę. Ja mam przyjemność z tego treningu, a jednocześnie oczywiście widzę też efekty na mojej sylwetce. I dlatego wracając do twojego pierwszego pytania, myślę, że to może być połączone, no bo to jest miłe, kiedy widzisz, jak budują ci się mięśnie, jak twoje ciało się, nie wiem, formułuje, tonuje, nie wiem, jak jest dobry, w ogóle nie znam terminologii siłownianej. No nie wiem, czy właśnie ujędrnia i jak rzeczywiście to pomaga, masz mniej bólów w plecach. I uważam, że to jest... Masz czasem bóle w plecach? Tak, ja mam, ale to wynika z tego, że mam za słabe chyba pośladki i uda, bo ja na przykład jak stoję przez dłużej niż, nie wiem, półtorej godziny, typu na koncercie, ja płaczę z bólu dolnych pleców i dowiedziałam się, że to wynika z tego, że mam za słabe pośladki i stoję i po prostu obciążam dolną część pleców zamiast trzymać to dołem ciała i powiem ci, że odkąd więcej ćwiczę, to mi się wydaje, że tego bólu jest w moim życiu mniej, natomiast właśnie to, co jest ciekawe, to to, że tutaj, kiedy zaczęłam chodzić na te zajęcia na reformerach, które przecież tak uwielbiam i one były bardzo wymagające, to właśnie pojawiła się ta myśl, czy ja dam radę w ogóle w ten sposób funkcjonować, bo z jednej strony właśnie zaczęłam kumać, o co ludziom chodzi, no bo widzisz efekty, czujesz się super po takim treningu, wchodzi ci taka, okej, zrobiłam to dzisiaj, to może to zrobię jutro, ale pomyślałam sobie, ale mi to nie sprawia przyjemności i mi się wydaje, że ja po prostu po jakimś czasie, na przykład jak skończy mi się karnet, to po prostu odpuszczę, bo ja tego nie lubię, ja idę na te zajęcia i myślę sobie, że to jest niefajne i pytanie, czy w ogóle mam w swoim życiu przestrzeń na taki sport, który nie sprawia mi przyjemności, podczas gdy jest tyle różnych alternatyw. No ale na przykład bieganie. Bieganie też jest aktywnością, która jest, nie jest przyjemna. Ciekawe. Kilka miesięcy temu mój surfingowy coach w Peru powiedział mi, wiesz co,
myślę, że mogłabyś od czasu do czasu biegać, bo wtedy poprawi ci się wydolność i będziesz się mniej męczyć na surfie, a ja po moim trupie nie ma szans, że wrócę do biegania, nie będę biegać, kiedyś biegałam, się strasznie cisnęłam, cały czas więcej, dalej, dłużej i po prostu miałam takie skojarzenia z tym bieganiem, tylko ja zapomniałam, że my się przecież zmieniamy i ja byłam kiedyś inną Justyną, która się cisnęła. I właśnie ostatnio, jak byłam teraz w Nowej Zelandii z Anią, to Ania na swoim takim moodboardzie noworocznym zaznaczyła, że chciałaby biegać biegi górskie. Ja mówię, okej, brzmi ciekawie. No i poszłyśmy w jakieś góry i tam bardzo dużo chodziłyśmy w góry, a ja też nawet nie jestem osobą, która lubi chodzić w góry, ale te góry w Nowej Zelandii były takie piękne, że wywoływały u mnie bardzo dużo zachwytu i nie wiem, co się we mnie wydarzyło, ale zauważyłam, że ja bardzo lubię zbiegać w tych górach. Pomyślałam sobie, kurczę, fajne to jest, jak nie będę zabierać ze sobą rzeczy, to ja rzeczywiście mogę zbiegać, a pod górę po prostu sobie trochę wchodzić. No i zaczęłyśmy jakoś tak od słowa do słowa, że może jakiś maraton, półmaraton górski. Ja mówię, kurczę, w sumie fajny pomysł. Nie wiem dlaczego, ale się zapisałyśmy na półmaraton górski i zaczęłyśmy chodzić na treningi w górach i okazało się, że to jest naprawdę fajna zabawa, jeśli się nie ciśniesz. A ja wcześniej miałam taki duży problem i tak się cisnęłam, że ja nie mogę się zatrzymać podczas biegu. Jakby od tego zależało, nie wiem, czyjeś życie. Nie mogę się zatrzymać i tyle. A właśnie w tych górach jest tak, że jak jest pod górkę, no to możesz sobie iść i możesz sobie wtedy odpocząć. Jak chcesz, to biegniesz. I teraz bardziej słucham tego swojego ciała, które, okej, dobra, czuję, że mam już za wysokie tętno, to się przejdę. Tętno już spadnie, dam radę biec, to sobie trochę biegnę. I właśnie nie cisnę się na jakieś właśnie wyniki, nie za bardzo sprawdzam to, jak szybko biegnę, jak wolno biegnę. Ten półmaraton w górach ma limit czasowy 5 godzin, więc w najgorszym wypadku ja to po prostu przejdę. I to zaczęło mi sprawiać naprawdę dużo zabawy. I okazało się, że ja nie lubię chodzić po górach, ale biegać to już lubię. Więc to jest bardzo ciekawe. Tak. Nie, no właśnie, bo wracamy do jednej z naszych hipotez, czyli to, jak bardzo wpływa na nas nasze otoczenie. I miałaś Anię, która zachęciła cię do biegania po górach i też dzięki temu zobaczyłaś, że to może sprawiać ci frajdę, mimo że miałaś jakieś przekonania dotyczące tego, że bieganie jest beznadziejne. Tak jak poszłaś ze mną na zajęcie, zaczęłaś chodzić codziennie praktycznie też akurat na jogę, bo właśnie koniec historii jest taki, że może ten pilates na reformerach zostawię sobie na Warszawę, a ta joga sprawia nam obu bardzo dużą frajdę i też ja bardzo lubię wychodzenie z domu na ćwiczenie, w ogóle aktywności fizyczne w grupie, mam wrażenie, że przykładam się wtedy bardziej i broń Boże, nie chodzi tutaj o jakąś kwestię, nie wiem, porównywania się z innymi osobami, tylko mam jakieś takie poczucie kolektywnego wysiłku, to jest jakieś takie wyjątkowe, trochę jak oglądanie filmów w kinie, że ja lubię tą podniosłość momentu, gdzie wszyscy w tym uczestniczymy i joga, która trwa godzinę, nawet godzinę 15 w grupie jest dla mnie czymś niesamowitym, cieszę się każdą chwilą, podczas gdy w domu potrafię ćwiczyć 20-30 minut i dłuższe zajęcia po prostu na maksa mi się dłużą, więc to jest bardzo ciekawe i ja po prostu sobie to cenię teraz. Natomiast w kontekście twojego biegania, no teraz wiem, że startujesz w tym biegu górskim, więc domyślam się, tak zakładam, że twoja chęć osiągania lepszych wyników jest podyktowana tym, że chciałabyś na tym biegu wypaść, może nawet nie tyle dobrze, co przebiec go w czasie, ale czy to dlatego sprawdzałaś sobie swoje tempo i chciałaś biec szybciej? Czy myślisz, że to jest jakaś inna twoja cecha, która wywołuje w tobie to poczucie, że powinnaś biec szybciej? Jakby skąd jest ta presja w bieganiu, skoro jesteś tylko ty w górach, nikt tego nie sprawdza, nikt tego nie ocenia. Dlaczego chcesz biec szybciej, lepiej? Szczególnie, że wydaje mi się, że po tym, co powiedziałaś, to nie jest tak, że chcesz mieć lepsze efekty wizualne, chcesz schudnąć czy mieć inną sylwetkę, tylko chodzi o sam wynik. Ale jakby czemu? Ja właśnie szybko to zauważyłam, że to mi nie robi dobrze na głowę, nie wiem dlaczego, tak po prostu mam, pewnie lubię być szybka, lepsza od samej siebie i biec szybciej i właśnie w tej aplikacji po prostu z defaultu było tak, że ona cię informowała po każdej minucie, jak szybko przebiegłaś to kółko, czyli jakie masz tempo na kilometr, o, właśnie po kilometrze cię informowała, ja miałam takie, o, w sumie to mam trochę więcej siły, to może pobiegnę trochę szybciej, więc to jest trochę takie rywalizowanie z samą sobą, ale jak to zauważyłam,
to ja to wyłączyłam po prostu. I teraz sprawdzam z takiej czystej ciekawości, jak się to będzie zmieniać na przestrzeni miesięcy. Więc to nie jest tak, że ja sobie ustalam teraz z góry, jakie to ma być tempo, tylko jak przebiegnę, tak przebiegnę i ewentualnie porównuję to sobie do tych poprzednich biegów, żeby zobaczyć, czy jest jakaś tendencja, czy rzeczywiście, nie wiem, może moje tempo się poprawia, ale bardzo też trudno to porównać, no bo zawsze jest inne przewyższenie, inne warunki, inna odległość, więc tak po prostu to sobie zapisuję, ale nie mam już aż takiej presji. I teraz sobie myślę, że dla mnie sport tak naprawdę stał się nie wiem, celem samym w sobie, ale sposobem na spędzanie wolnego czasu. I poza tym, że są te biegi górskie, mam też epizody, gdzie więcej jeżdżę na rowerze. Kocham jeździć na rowerze i to jest w ogóle coś, co uwielbiam. I miałam rower ze sobą na Lanzarote, jak tam mieszkałam przez pół roku. I w Polsce też bardzo dużo jeździłam ostatnio na rowerze na wakacjach. Dużo to znaczy, nie wiem, 80-100 kilometrów w ciągu dnia. I dla mnie w jeżdżeniu na rowerze jest coś wspaniałego, medytacyjnego, jest też tam element zabawy, jeżeli zjeżdżasz z górki, możesz włożyć sobie jakąś książkę, audiobooka do uszu. Do uszu, bo już mówię, co? Jest tak nudno, jak zjeżdżasz, że otwierasz książkę. Nie, możesz sobie posłuchać jakiegoś audiobooka i właśnie jeżdżenie na rowerze, ja myślę, że ja lubię, jak się właśnie zmieniają rzeczy, jak jest szybko i coś się dzieje. To też jest teraz dla mnie nowe, że ja mogę mieć takie, że raz jeżdżę na rowerze, raz więcej surfuję, raz więcej biegam, raz więcej robię tego, a nie mam już tego reżimu i tej presji, że musi być według jakiegoś schematu, według jakiegoś harmonogramu, bo inaczej nie będzie efektów. Nie, to jest sposób na spędzanie wolnego czasu i ostatnio na regulowanie swoich emocji. Mhm. I to odkryłam i to jest moim zdaniem naprawdę fantastyczna rzecz w sporcie, że wtedy, kiedy czuję się źle, i chcę położyć się do łóżka i poskrolować sobie Instagrama. Testowałam to i na pewno testowaliście. Rzadko kiedy czujemy się po takiej sesji scrollowanka lepiej. Ja uwielbiam, don't get me wrong, ja kocham scrollować sobie Instagrama, ale w momencie, kiedy czuję się okej, a w momencie, kiedy czuję się trochę gorzej, o wiele lepszym pomysłem będzie zrobienie czegoś na świeżym powietrzu i ostatnio właśnie bieganie się sprawdza fantastycznie. Bardzo mi się nie chce i tym bardziej mam później humor po prostu o wiele lepszy. Wiesz, nie bez powodu jest powiedzenie, że niewiele jest osób, które poszły poćwiczyć i potem tego żałowały, ale z drugiej strony można dołożyć kolejną warstwę do tego stwierdzenia, że można też nie tylko cieszyć się z tego efektu po, ale też czerpać radość z tego stanu w trakcie. Mhm. I powiem ci, że mam dużo też na ten temat przemyśleń właśnie a propos tego, że tak jak mówiłaś, że idziesz biegać i też ci się nie chce, ale wiesz, że w pewnym momencie coś się w twojej głowie przestawi i będzie to sprawiało przyjemność. Pamiętam, to może jest, wiesz, dygresyjne, ale ja nie lubię zimnej wody, jak wiesz. Znaczy nie lubię wody, dlatego że jest mi w niej zazwyczaj zimno. I byłam jakiś czas temu nad jeziorem, weszłam do tego jeziora, ono było chłodne i pomyślałam sobie, okej, jest mi zimno, ja to akceptuję, przez to jestem w stanie wytrwać w tym, bo nie oczekuję od tej wody, że będzie przyjemna i komfortowa i ciepła. I to też jest trochę o tym, że my jesteśmy bardzo przyzwyczajeni, jakby dążymy do komfortu i tym komfortem pozornie może być to scrollowanie, ale często przez ten już wyświechtany w tym momencie dyskomfort i wyjście ze swojej strefy komfortu, my paradoksalnie czujemy się lepiej. I też jest piękne, że nasza głowa po prostu pamięta, że okej, teraz może ci się nie chcieć i to może być dla ciebie wyzwanie, ale przyjdzie moment, kiedy zacznie ci to sprawiać przyjemność. No i właśnie, miejmy nadzieję, że to nie będzie tylko po wysiłku, kiedy odczuwamy po prostu jakąś taką ulgę psychiczną, ale że w trakcie już nasz organizm zacznie się wyciszać i przyzwyczajać do tego, że okej, dajemy sobie wyzwanie, jest jakiś opór, jest wysiłek, ale to też jest okej, nie oczekujemy od tych zajęć, że będą tylko przyjemne. Myślę, że to jest trochę właśnie o tej tolerancji niewygody i wiesz, ten wątek wraca u nas pod różnymi postaciami, choćby nawet życia w wannie, odbierania sobie, wiesz, komfortu. To nie znaczy, że cierpisz w trakcie, tylko jest ci trochę niewygodnie, potem doceniasz to bardziej, ale też dostrzegasz różne korzyści płynące z tego, że postawisz sobie wyzwanie. I to mi się ładnie łączy właśnie z tym, bo pojawiło się w mojej głowie pytanie, po co zdrowe osoby biegną półmaraton?
skoro jest to takie męczące i z założenia jakby to nie jest tak, że biegniesz, żeby przepracować coś trudnego, że biegniesz, bo potrzebujesz tego wysiłku, bo coś w tobie siedzi i jakby i znamy ten mechanizm. Zresztą nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w jakąś psychoanalizę osób, które idą w sporty ekstremalne jako na przykład jakiś substytut innych działań, może bardziej destrukcyjnych. To jest, myślę, osobny, wielki temat, ale zawsze zastanawiam się, okej, jakby takie sporty bardzo wymagające, czy takie długie biegi, no nie są do końca zdrowe i też nie jest to coś, co sprawia ci frajdę w trakcie, więc co w zdrowej głowie pojawia się, jaka myśl? Widzę już ten błysk w swoim oku, bo my z Justyną od kilku minut wymieniamy się mikrofonem, więc teraz jest ciężko, bo nie można sobie wejść w słowo, ale może tak powinno się nagrywać podcasty, bo wtedy każdy może dokończyć swoją myśl. Więc pytanie, dlaczego ludzie tak się męczą i biegają półmaratony, szczególnie ci, którzy nie lubią biegać, czyli Justyna. I nie lubią gór, ale teraz już lubią, co naprawdę szokująca wiadomość tego roku. Przypomniało mi się, co sprawiło, że ja zaczęłam biegać. No. Szłyśmy taką trasę, 20 kilometrów w Nowej Zelandii, podobno najpiękniejszy hiking, hike w Nowej Zelandii i słuchałam sobie podcastu Huberman z Gogginsem. Goggins jest znany z tego, że robi bardzo dużo ultramaratonów i jest naprawdę człowiekiem ekstremalnym i on powiedział, że on nie lubi biegać. Ja miałam takie, co? Jak to nie lubisz biegać? To po co biegasz? I on powiedział, że on chce robić w życiu rzeczy, które są niekomfortowe, które sprawiają, że, no, że trochę się musi do tego zmusić. I ja miałam taką refleksję, że ostatnio nie robię w życiu zbyt wiele rzeczy, które właśnie są poza strefą mojego komfortu, które są trudne, do których się tak musisz zebrać i zrobić coś pomimo tego, że ci się nie chce. I wtedy pomyślałam sobie, ty nie lubisz biegać. Może spróbuj biegać i zobacz, jak ci z tym będzie, bo moim zdaniem jest bardzo trudno znaleźć właśnie balans pomiędzy tym, żeby być dla siebie życzliwym, ale z drugiej strony coś jednak egzekwować, no bo gdybyśmy jednak robili tylko rzeczy miłe, przyjemne i fajne, no to skończyłoby się to leżeniem na kanapie, jedzeniem ulubionych rzeczy i no to nie ma najlepszych konsekwencji dla naszego zdrowia, więc moim zdaniem naprawdę trzeba znaleźć balans pomiędzy jestem dla siebie życzliwa, ale czegoś wymagam i nie wiem jak ty, ale ja bardzo dużo mojego poczucia skuteczności i pewności siebie zbudowałam dzięki wyzwaniom, dzięki rzeczom, których się bałam, które były trudne, więc no ciężki to jest temat tak naprawdę i naprawdę daje mi dużo satysfakcji teraz to bieganie, a przede wszystkim dlatego, że nie chciałam tego robić, nie lubiłam, bo teraz jakieś to się stało takie fajne nawet. Może też dlatego, że masz takie poczucie, kurczę, miałam zły dzień, źle się czułam, pokonałam swojego lenia, wstałam, poszłam, pobiegłam i czuję się lepiej. Więc coś w tym jest chyba. Poproszę z powrotem głos do studia. Myślę, że to jest najtrudniejsza rzecz i dobiegamy, dochodzimy do końca i zostawimy, myślę, siebie, dobiegam, ja już biegnę, wow. Justyna mi proponowała ten półmaraton, bo jak poszliśmy na hajk, okazało się, że całkiem nieźle mi idzie. No właśnie, no dam radę. I teraz, dobra, powiem dygresję, bo uśmiechałam się do ciebie, bo przypomniała mi się kolejna rzecz z serii Dzieciństwo bez presji Karoliny Sobańskiej. Jak byłam z rodzicami na wyjeździe w górach, jak miałam 9 lat i byliśmy na rowerach, mój brat był, wiesz, w foteliku, moi rodzice byli na rowerach, ja też byłam na swoim rowerze, pamiętam, jak go dostałam, byłam strasznie podjarana, myślałam, że dostałam psa, po czym tata wjechał z rowerem, nie byłam aż tak podekscytowana, bo byłam przekonana, że to pies, ale nieważne, to był ten rower i jechaliśmy jakąś dłuższą trasę, pamiętam, to było 28 kilometrów, no uwierzcie mi, dla 9-latki to było dosyć dużo i było lekkie przewyższenie na asfaltowej drodze i mój tata to przejechał, moja mama zeszła z roweru i zaczęła go prowadzić. I ja próbowałam podjechać, ale miałam takie, nie, no nie ma opcji, jakby nie dam rady. I mój tata wtedy, naprawdę, mój tata będą go uszy bolały od tego. I mój tata krzyknął do mnie z góry, Sobańska jesteś, nie podjedziesz? Można się wow. Zaśmiać. No, więc jak sobie myślę o tych rzeczach, to układa mi się pewien obrazek tej presji, która była we mnie wrodzona. I słuchajcie, myśl, która do mnie przyszła jest taka, że i nie wiem, czy ja się z tobą tym dzieliłam, że zdałam sobie sprawę ostatnio, że czuję niechęć do wszystkich sportów, które uprawiałam w dzieciństwie.
Bo przez ostatnie lata myślałam sobie, o, chciałabym wrócić do tenisa, chciałabym częściej jeździć na nartach, no, z pływaniem, no to wiemy. Jestem taka, że ja bardzo dobrze pływam, ale absolutnie nie jestem tym zainteresowana. I próbowałam wrócić do tenisa, ale znowu, tenis w dorosłym życiu był dla mnie taką weryfikacją mojego dialogu ze sobą w obliczu tego, kiedy coś mi nie wychodzi. Ja po prostu przeklinałam pod nosem, byłam dla siebie tak wredna przy każdym złym odbiciu, bo na zasadzie, co ty robisz, nic nie umiesz, wiesz, jakby, no, to akurat bardzo była wersja eufemistyczna. I mi było głupio przed moją trenerką, że ja mam 25 lat i po prostu bluzgam na siebie, jakbym zrobiła najgorszą rzecz na świecie, a ja po prostu odbiłam nieidealnie rakietą. I tak samo czuję, że niby chciałabym jeździć na nartach, ale narty kojarzą mi się też z tym, że nie wiem, właśnie tam marzłam i robiłam to, pomimo że nie wiem, nie chciało mi się tak wcześnie wstawać, nie chciało mi się jeździć przez tyle godzin, byłam właśnie zmarznięta i czułam się niekomfortowo. I przyszła do mnie taka refleksja, że mam tak złe wspomnienia z tym i dopiero sobie pozwoliłam na to, żeby to przyznać po latach, że mnie te sporty w jakiś sposób odrzucają, bo one mi się właśnie kojarzą z tym osiąganiem, z tym, że ma być jakoś, że muszę to zrobić jak najlepiej, że muszę najpiękniej jeździć, że muszę najpiękniej odbić, że muszę to wygrać i to jest bardzo, ale to bardzo niezdrowe i wydaje mi się, że jestem paradoksalnie nadal, no nie wiem czy na początku, ale no w trakcie tej drogi takiego uzdrawiania swojej relacji ze sportem, bo mi się automatycznie włącza ta rywalizacja na zasadzie właśnie jesteś sobańska, dasz radę, podjedziesz, zrobisz to jak najlepiej, jakby wszystko było jakimiś zawodami i może dlatego właśnie znajdowanie ukojenia w rzeczach, które tak jak pięknie powiedziałaś o surfie. Dla mnie surfing jest trudny i myślę, że ja do niego jeszcze wrócę, ale surfing był dla mnie, jest dla mnie ogromnym wyzwaniem, dlatego że właśnie on mi nie wychodzi, dlatego że on mnie uczy pokory, on mi pokazuje, że okej, spróbowałaś już wiele razy, ale to, że masz predyspozycję, jesteś silna i zwinna, nic ci nie da. I właśnie wiem, bo mi uciekła jedna myśl, o której mówiłaś w kontekście surfingu, że to jest bardzo moim zdaniem uwalniające, kiedy wiesz, że się tego szybko nie nauczysz. Bo myślę, że z taką naszą, obu z nas tendencją do tego właśnie, że podłapujemy, podejmujemy wyzwanie i działamy, gdyby właśnie ktoś nam powiedział, że jeżeli będziesz chodzić na surfa codziennie przez tydzień, to dasz radę, to będziesz najlepsza, to byśmy się po prostu zajechały przez ten tydzień. A przez to, że wiesz, że to wymaga systematyczności, pokory, obserwacji i też odpoczynku, obserwacji mam na myśli nie tylko siebie, co obserwacji otoczenia i jakby zrozumienia oceanu, to daje ci taką ulgę, że masz na to całe życie, że to nie jest tak, że nauczysz się jeździć na rowerze, czy właśnie grać w tenisa i całe życie będziesz mogła grać. Tylko mi na przykład to pomaga, tak jak jest, nie wiem, teraz pójdę filozoficznie, ale to jest tak jak cieszę się, że nie mogę odrobić wszystkich lekcji życiowych dzisiaj, bo bym pewnie po prostu stwierdziła, dobra, to teraz zrobię z siebie idealnego człowieka i już się nauczę, tylko wiem, że to jest coś, co będę odrabiać przez całe swoje życie, coś będzie i ja tego nie przyspieszę. Więc mogę też odpuścić. I tak samo właśnie z tym sporcie. I taki sport jak surfing dla mnie jeszcze jest za dużym wyzwaniem, bo on za mało mi wychodzi, żebym czuła tą przyjemną nagrodę, że robię progres. Ale myślę, że przyjdzie taki moment, kiedy będziemy to robić razem, mam nadzieję. A póki co delektuję się właśnie tym, co daje mi na przykład taniec, który jest o niczym, jak o jeżeli kontrolujesz, jeżeli próbujesz, nie wiem, w ogóle jakoś cisnąć w tańcu, wiesz, ja na przykład pamiętam, byłam tak zestresowana na zajęciach tańca jako nastolatka, że w momencie, kiedy, to jest też akurat, wiesz, zatoczyłam koła totalne, w momencie, kiedy instruktor przestawał tańczyć i tańczyliśmy sami, ja miałam dziurę, nie pamiętam żadnego ruchu, tak jak na tym tenisie, nie? Kiedy na zawodach nagle po prostu mój mental sprawiał, że nie wiedziałam, która ręka jest prawa, tak na tańcach nie pamiętałam kroków, bo to było dla mnie o tym, że ja muszę to zaznaczyć jak najlepiej, a nie o tym, że po prostu bawię się i płynę z muzyką, płynę ze swoim ciałem. Więc powiem ci, jeszcze się dziwię, że nigdy wcześniej się tymi historiami nie dzieliłam, ale myślę, że odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, mnie też zaniepokoiło to, że się tak łatwo wkręciłam w wchodzenie na siłownię, że miałam takie poczucie, dobra, no to jak już weszłam w ten rytm, to no to muszę to utrzymać i właśnie zaczęłam się martwić, że nie dam rady, ale z drugiej strony, co to znaczy nie dać rady? W sensie nikt nie liczy tych punktów, nikt mnie z tego nie rozlicza, ja po prostu sama doszłam do tego dzięki temu, że skończył mi się karnet, że ja nie chcę codziennie wstawać i iść na siłkę, po której boli mnie biodro, tak? Albo zaczęły mnie boleć kolana po jednych z zajęć i stwierdziłam, nie, jakby moje kolana są dla mnie
zbyt ważne i przez to, że mam mikrofon, to już teraz nic nie mówi, bo tak to pewnie trzeba coś powiedziała i trochę mi głupio, bo mam wrażenie, że mówiła 10 minut, ale może powiedz coś. Tak, chciałam powiedzieć, że wróciłabym do tej średniości, że ja też wiem, jest mi czasem przykro z tego powodu, że nie zaczęłam surfować w wieku 5 lat na przykład, a często kiedy pojawiam się w nowych surf spotach, widzę dzieci, 5-latki, które surfują 100 razy lepiej ode mnie. I wtedy wiesz, że ty nie miałaś takiej szansy, nie wychowałaś się obok oceanu, twoi rodzice nie są instruktorami surfingu i tyle. I musisz się z tym pogodzić. I albo czerpiesz z tego radość i po prostu przychodzisz tutaj, bo to jest fajne, albo się ciśniesz. I myślę, że to byłoby fajne, jakbyśmy kiedyś mogły razem surfować. Aczkolwiek uważam, że to ja jest... Ja będę lepsza! No to better start now. Naprawdę, lepiej zacznij już teraz, bo to jest też moim zdaniem coś, co sport może nam dawać, czyli kształtować też nasz charakter, bo mnie sport i właśnie głównie surfing uczy tego, że trzeba odpuszczać, bo też w szczególności przy takim sporcie jak surfing, gdzie dużo zależy od warunków tutaj, w Byron Bay o tej porze roku, gdzie fale są dosyć małe i jest bardzo dużo ludzi, mnie to bardzo frustruje i ja muszę naprawdę panować nad sobą, żeby się nie zezłościć, że nie jest tak, jakbym chciała, że warunki nie są lepsze, że chciałabym większe fale, chciałabym robić progres, a nie mogę. Jeszcze na to po prostu połamałam deskę i staram się podejść do tego po stoicku i się nie przejmować i pomyśleć sobie, dobra, za miesiąc może pojedziesz do Indonezji, może będą lepsze fale, a tutaj no jest jak jest i korzystaj z tego, co masz. I ten surfing bardzo uczy pokory pod tym względem, że masz różne warunki, czasami zupełnie nie wychodzi i ja mam w ogóle taką zasadę, że jak złapię jedną falę, to jestem szczęśliwa. I to jest moja zasada, czy złapię 10, 20, jak złapię jedną, to wychodzę po prostu z wody szczęśliwa, ale no właśnie, myślę, że ten sport może być taki fajny. Po co my się tak ciśniemy? Po co ta presja? Szczególnie, że nikogo to nie interesuje, jak nam poszło. Więc jest to śmieszne, uważam. I na koniec dnia robimy sobie krzywdę. Ale tak, pięknie to, co powiedziałaś o średniości. Uważam, że jest to super wniosek. Jest to na pewno dla mnie coś, co w kontekście sportu było mi obce od dziecka i tego się uczę. Pamiętam taki cytat z książki, którą chyba czytałyśmy wspólnie, z 4000 tygodni, że hobby jest wtedy, nie wiem, czy to z tej książki, ale może, że hobby jest wtedy, kiedy robisz coś, pomimo że jesteś w tym słaby. I uważam, że to jest wspaniałe. Wiesz, myślę sobie o tym, jak bezsensowną rzeczą są, no właśnie, ale pomyślcie sobie, jakby to nie jest dziwne, że my to w sobie mamy, bo tak jest zbudowany cały system. Dostajesz ocenę na WF-ie, myślałam, że zgasłam, dostajesz ocenę na WF-ie za skok w dal, za jakieś kardio podskoki na ławce, za biegi. Tak samo dostajesz, to jest analogiczne, na plastyce, mówię o rzeczach, przy których nie powinny nas, bo to nie jest 2 plus 2 równa się 4. To są rzeczy, które nie powinny mieć rezultatu, jeżeli nie jesteś sportowcem zawodowym, co mówię. Myślę, że to są osobna w ogóle grupa wyzwań w tej kategorii. A w momencie, kiedy pamiętam, mieliśmy narysować na plastyce drzewo, ja dostałam za to chyba 4 plus. Jakby kto w ogóle pozwolił na to, żeby dawać dziecku ocenę za to, że namalowało drzewo? I wiesz, i jesteśmy po prostu uwikłani w systemie, gdzie jesteśmy oceniani za wynik, więc róbmy więcej rzeczy, w których jesteśmy średni, ale róbmy te rzeczy, które lubimy, jednocześnie zachowując ten balans, o którym powiedziałaś, i myślę, że to będzie ten egzystencjalny dylemat, z którym zostawimy siebie, bo pamiętam, że przerwałam tę myśl parę minut temu, że tylko my sami wiemy, w którym momencie przekraczamy te granice zdrowego dyskomfortu i wyzwania i zaczynamy się tyrać, i nikt za nas nie wyznaczy tej granicy. I to jest znowu właśnie, jak wszystkie te rozmowy w tym programie o samoświadomości i o kontakcie ze sobą, bo my wiemy, kiedy odpuszczamy też za bardzo, się rozleniwiamy i realnie przeskrolowujemy sobie życie. Nikt za nas tego nie rozwiąże i myślę, że to też jest pocieszające, że każdy z nas po prostu musi się gdzieś tam z tym borykać, ale myślę, że ja postaram się być średniejsza, ale jednocześnie... ale jednocześnie
ale jednocześnie życzę sobie i życzę wszystkim tego, żeby ruszali się dlatego, że lubią. Mhm. I to jest tak, tak proste i tak jak Justyna patrzy na deskę surfingową, chciałabym, żeby na mnie ktoś patrzył. Justyna, dzieląc ten mikrofon z tobą. Ja bym bardzo chciała z tobą kiedyś surfować. I chciałabym, nawet możesz być ode mnie lepsza. Żartowałam z tym lepsza. Mogłabyś być ode mnie lepsza, bo ja bym chciała mieć przyjaciółki, które ze mną surfują. Ja zawsze chciałam być surferką, więc myślę, że to oznacza, że ja nią będę. Tylko, że weszłam w temat surfa ze złą energią pod tytułem mam super surfować, a uważam, że ktoś powiedział mi ostatnio, że surfing jest najtrudniejszym sportem na świecie, nie wiem według jakich kryteriów, ale ja to teraz rozumiem, bo to jest surfing, Boże, bo to jest dyscyplina, to jest dziedzina życia wręcz, która po prostu uczy życia, naprawdę. Ocean uczy życia i uczy pokory i mam nadzieję, że odrobiwszy kolejne lekcje, wrócę tutaj z nowymi wnioskami, a póki co bądźmy średni i czerpmy radość. Idziemy zapisać Karolinę na lekcję surfa. Że tak powiem, Justyna już dostała palec, więc mojej ręki już nie ma. Słuchajcie, to było piękne. Justyna, dziękuję ci. Bardzo jest mi miło, że wróciłaś po tak długiej przerwie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że mogłyśmy poruszyć ten temat. Niezwykle ważne. Tak, jakimś cudem nie było tego tematu u mnie. My o tym nie rozmawiałyśmy nigdy na wizji, a myślałyśmy, że już nie ma takich tematów. A tu proszę. O, ja myślę, że jest bardzo dużo takich tematów. I myślę, że przyjaźń jest wtedy, kiedy możesz dzielić z kimś mikrofon na kanapie. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Do usłyszenia, hej! Dziękuję marce Adidas za objęcie patronatu nad rozmową. Pamiętajmy o tym, by nie nakładać na siebie presji zarówno w sporcie, jak i w życiu i starajmy się być dla siebie łagodniejsi. Kampania You Got This to optymistyczny manifest niczym poklepanie po ramieniu. Dasz sobie radę. You Got This. Dziękuję za wysłuchanie serii Na Dwa Głosy. Zapraszam do rozmowy w komentarzach na Spotify, na YouTubie i moim Instagramie Karolina Sobańska, gdzie czeka na Was jeszcze więcej ciekawych treści. Do usłyszenia za tydzień.